Milion złotych więcej na projekty osiedlowe, łącznie 31 milionów na realizację pomysłów w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Ruszył nabór do kolejnej edycji. Do 13 lutego liderzy mogą zgłaszać projekty osiedlowe, na które przeznaczonych zostanie 10 milionów złotych i ponadosiedlowe z pulą 21 milionów. Liderem, czyli osobą zgłaszającą i prowadzącą projekt do WBO, może zostać każdy mieszkaniec Wrocławia, niezależnie od wieku i obywatelstwa. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę projektów. Projekt można złożyć w formie papierowej lub na formularzu dostępnym na stronie www.wroclaw.pl/WBO. Tam znajdziecie też wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznej edycji. Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu idzie pełną parą. Najtrudniejszym elementem były mosty nad Odrą i Oławą. Teraz są już zrealizowane w 80%, a wiosną zaczną się na nich prace wykończeniowe. Jednak to nie koniec wyzwań dla drogowców. W połowie maja mają zacząć się prace na ważnym skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza. Aleja Wielkiej Wyspy to jedna z największych inwestycji komunikacyjnych Wrocławia ostatnich lat. Ma połączyć wiecznie zakorkowaną ulicę Krakowską z ulicą Mickiewicza, aby ułatwić wyjazd i wjazd z Wielkiej Wyspy. Kierowcy pojadą nią jeszcze w tym roku. To był remont tylko z nazwy. Ta inwestycja zmieniła żłobek przy ulicy Dokerskiej nie do poznania. Dawny budynek został rozebrany praktycznie do zera. Wyremontowano salę, klatkę schodową, zamontowano instalację fotowoltaiczną. Zmieniony został układ wnętrz, a wokół budynku wybudowane zostały trzy place zabaw posiadające specjalną gumową nawierzchnię. Są też nowe ławki, kosze na śmieci i ogrodzenie oraz ogród deszczowy wraz ze zbiornikiem. Koszt remontu trwającego 15 miesięcy wyniósł 11 milionów złotych. Rekrutacja do placówki cały czas trwa i są jeszcze wolne miejsca. Dostęp do infrastruktury komunikacyjnej to ważna sprawa dla mieszkańców miast. Według wskaźnika przygotowanego przez Unię Europejską 77% mieszkańców Wrocławia ma dobry dostęp do transportu zbiorowego. Choć nie wszystkie miejsca Wrocławia są jednakowo dobrze skomunikowane. Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce udostępnił mieszkańcom mapę dostępności komunikacyjnej, nazywaną komunikacyjnym zielonym pająkiem Wrocławia. Jest na niej 6 różnych poziomów dostępności do infrastruktury komunikacyjnej. Im ciemniejszy zielony kolor, tym dane miejsce ma lepsze skomunikowanie. Im bledszy, tym do przystanku dalej. Na razie mapa bazuje na danych przestrzennych z 31 grudnia 2021 roku. Wkrótce pojawią się dane na koniec 2022 i będą corocznie aktualizowane. Nadchodzący weekend będzie należał do babć i dziadków, bo 21 i 22 stycznia to właśnie ich święto. We Wrocławiu z tej okazji wydarzenia i atrakcje do świętowania nie tylko w gronie seniorów, ale także międzypokoleniowo. I nie tylko w weekend, ale przez całą drugą połowę stycznia. Jak co roku będzie to czas wypełniony wykładami i spotkaniami z zakresu m.in. profilaktyki zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, psychologii czy śmiechoterapii. Przed nami spotkania podróżnicze, kosmetyczne, a także zaproszenie na międzypokoleniowy spektakl teatralny. Dzięki staraniom zespołu Wrocławskiego Centrum Seniora wstęp na wydarzenia organizowane przez centrum jest bezpłatny. Sprawdźcie harmonogram na naszym portalu. I to wszystkie informacje w tym podsumowaniu. Po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.